Chrystus zmartwychwstał. To powitanie, którym witają się miliony chrześcijan dzisiaj na całym świecie, dlatego że dziś obchodzimy Wielką Niedzielę, Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. I cieszę się, że możemy zgromadzać się właśnie chociaż ten sposób, bo wierzę, że to wszystko, co się dzieje, przywitanie Zmartwychwstałego odbywa się w naszych sercach. I najpierw chciałbym powiedzieć do dzieci. Mamy dla was wyzwanie dzisiaj i ponieważ to jest ostatnie kazanie z naszego cyklu rozważań Niedokończona Ewangelia, to chcielibyśmy, byście drogie dzieci narysowały takie cztery symbole. To się nazywa taki kolaż, który będzie pokazywał najważniejsze wydarzenia, które towarzyszyły nam przez ostatnie trzy tygodnie. I chciałbym bardzo, żebyście też dla waszych rodziców, ale również oni będą mogli zrobić zdjęcie waszych prac i wrzucić na nasz profil facebookowy, abyście narysowały cztery rzeczy. Takie cztery obrazki, które wiążą się z zmartwychwstaniem. Po pierwsze, narysujcie baranka. Dlatego, że jak pamiętacie, mówiliśmy o tym, że Pan Jezus jest barankiem, który gładzi grzechy świata. Tak nazywał go ewangelista Jan. Po drugie, chcielibyśmy, żebyście narysowali wzgórze Golgoty i krzyż, który tam stoi. Krzyż, na którym umarł Pan Jezus. Krzyż, na którym oddał swoje życie za ciebie i za mnie. I po trzecie, chcielibyśmy, żebyście narysowali rybę. Nie sushi, nie jakiś inny twór, ale taką rybę, dlatego że to ryba właśnie i skrót, który pochodzi od tego, Jezus Chrystus, Syn Boży Zbawiciel, była symbolem pierwszych chrześcijan. Gdybyśmy my żyli w czasach Pana Jezusa, to właśnie ten symbol ryby rysowalibyśmy jako symbol, który nas określa. I po czwarte, symbol dzisiejszego zwiastowania, symbol dzisiejszego wydarzenia, symbol Wielkiej Niedzieli. Pusty grób. Pusty grób, dlatego że ten, który w tym grobie był złożony trzy dni wcześniej, zmartwychwstał i nie ma go tam. A więc narysujcie też pusty grób. Myślę, że macie dużo pracy, możecie się już zabrać, a my, dorośli, możemy zabrać się za rozważanie Bożego Słowa i za ostatnie zwiastowanie z cyklu Niedokończona Ewangelia, dlatego że od trzech tygodni śledzimy, co każdy z ewangelistów, co Jan, bo od niego zaczęliśmy, co Mateusz, co Łukasz i wreszcie co Marek mówią nam o wydarzeniach pasyjnych, mówią nam o śmierci, o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. I razem z nimi mogliśmy przez ostatnie trzy tygodnie śledzić te najważniejsze wydarzenia, dlatego że każdy z nich akcentuje różne aspekty przyjścia, służby, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. I kiedy odtwarzamy tą wielkanocną opowieść, tak jak odtwarzamy też wigilijną opowieść, to bardzo często staramy się łączyć wątki z czterech różnych Ewangelii po to, by mieć pełny obraz tego, co wydarzyło się w tamtych czasach, 2000 lat temu, co wydarzyło się wtedy w Jerozolimie. Ale bywa też tak, że robiąc to, umykają nam czasami szczegóły, które w tych Ewangeliach są prezentowane, są akcentowane i te szczegóły są też ważne. A więc przyglądaliśmy się temu, co każdy z ewangelistów mówi na temat Pana Jezusa, co mówi na temat Jego przyjścia, Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. Bo oni tak samo jak my mieli jakiś obraz Jezusa. Obraz, który był im w jakiś sposób bliski, który najbardziej do nich przemawiał i ten obraz starali się odtworzyć. I kiedy czytamy te historie zawarte w Ewangeliach, to wyłania się z nich jedna myśl, która wszystkie razem je łączy w całość, która je spaja i która jest takim głównym przesłaniem, że śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa nie były końcem, ale zaledwie początkiem. Że śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa nie były końcem, ale zaledwie początkiem tego wszystkiego, co miało nadejść potem. To nie był koniec,
ale zaledwie początek. I zaczęliśmy, jak pamiętacie, od Ewangelii Jana, gdzie Jezus jest przedstawiony jako baranek Boży, ofiarowany w święto Paschy, w tym samym czasie, kiedy w świątyni w Jerozolimie składane były ofiary przebłagalne na ołtarzu. Jan przedstawia też Pana Jezusa jako tego, który kontrolował wszystko, który miał kontrolę nad wszystkim od początku do końca. Był posłuszny swojemu Ojcu, wypełniając Jego wolę i jednocześnie troszczył się o tych, którzy zostali Mu powierzeni. Troszczył się o swoich uczniów, o swoich najbliższych. Jan przedstawia odwiecznego Syna, który przyszedł objawić Ojca i wskazać nam drogę do Niego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. I kiedy Jezus zmartwychwstaje, to zmartwychwstały mówi do niedowiarków: oto ja, oglądaj, wierz i żyj. To są słowa, które powiedział do Tomasza. Oto ja, oglądaj, wierz i żyj. I głównym przesłaniem zmartwychwstałego Jezusa w Ewangelii Jana jest to, abyśmy widzieli naszymi oczami, abyśmy uwierzyli naszym sercem i abyśmy mieli życie wieczne. Bo my jesteśmy tymi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A potem mówiliśmy o Ewangelii Mateusza, o tej najbardziej politycznej Ewangelii, w której Jezus jest przedstawiony jako król Żydów. Jest przedstawiony jako król Żydów, który przyszedł do swojego ludu, ale ten lud wcale na niego nie czekał. I nie widział w nim króla, bo był zbyt zajęty swoją religijnością, był zbyt zajęty swoim kultem, swoją świątynią, którą odgrodził murem od pogan. Ale ewangelista Mateusz mówi nam, że to właśnie poganie byli tymi, którzy czekali na Jezusa. To poganie byli tymi, którzy pierwsi Go rozpoznali. To poganie byli tymi, którzy pierwsi przyszli oddać Mu pokłon. I to poganie byli tymi, którzy mieli większą determinację, większą wiarę niż Żydzi. Bo oni chcieli Jezusa widzieć. Mateusz ukazuje nam Jezusa jako króla żydowskiego. Tak jak ta tabliczka na krzyżem. To jest Jezus, król Żydów. Króla, który spełnia Bożą wolę wobec całego świata. Króla, który podczas po zmartwychwstaniu staje przed swoimi uczniami i mówi do nich jak król. Król, który ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. I posyła ich i mówi: idźcie i uczcie wszystkie narody. Idźcie wszędzie. Chrzcijcie ich i uczcie tego, przestrzegać tego wszystkiego, co przekazałem. Bo kiedy Jezus zmartwychwstał, powiedział: dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. A teraz idźcie, róbcie to, co mieliśmy robić od początku. Czyńcie uczniami wszystkie narody. Bo On jest królem nie tylko Izraela, ale także całego świata. I głównym przesłaniem zmartwychwstałego Jezusa w Ewangelii Mateusza jest to, abyśmy poszli do tych, którzy nie są gotowi przyjść sami, aby to ich przyprowadzić do Ojca, do tego, który ma moc zmienić ich życie. A tydzień temu patrzyliśmy do Ewangelii Łukasza, gdzie uczniowie i ludzie ciągle się dziwią i nic nie rozumieją. I pomimo tego, że Jezus im tłumaczy cierpliwie, zapowiada swoją śmierć, zapowiada swoje zmartwychwstanie, to oni dalej nie rozumieją, co się dzieje. Tamte znajdujemy słowa, że Jezus przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Bo w Ewangelii Łukasza Jezus jest przedstawiony jako Zbawiciel, który niesie zbawienie zapowiedziane dawna w Piśmie. Jezus jest przedstawiony jako ten, który mówi do uczonych w Piśmie i do faryzeuszy: badacie Pisma, bo myślicie, że macie w nich żywot wieczny. A one wszystkie składają świadectwo o mnie. Bo Syn Człowieczy przyszedł szukać i ocalić to, co zginęło. I kiedy Jezus zmartwychwstaje, w Ewangelii Łukasza czytamy, że otwiera swoim uczniom oczy, a oni widzą. Otwiera im oczy na to, co było o Nim napisane w Pismach. I oni zaczynają głosić. Nie o własnej mądrości, nie w oparciu o własne przekonania czy wiedzę, ale w oparciu o to, co Bóg dawno temu zapowiedział. I w oparciu o moc zmartwychwstania.
A głównym przesłaniem zmartwychwstałego Jezusa w Ewangelii Łukasza jest to, abyśmy nie skupiali się tylko na naszym życiu, bo możemy przeoczyć to, co Bóg czyni i co zapowiada w swoim Słowie. W każdej z tych Ewangelii śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie było końcem, ale początkiem czegoś i wielu, wielu rzeczy, które działy się później. A dziś zwrócimy uwagę na ostatnią z czterech Ewangelii, Ewangelię Marka, co absolutnie nie czyni jej mniej ważną. Ewangelia Marka co prawda jest najkrótsza i została napisana najwcześniej. I Marek przedstawia Jezusa w dość osobliwy sposób. Z jednej strony bardzo podobnie niż synoptycy, jak synoptycy, czyli Mateusz i Łukasz, wiele historii, które przedstawia Marek, odnajdziecie w Ewangeliach Mateusza i w Ewangelii Łukasza. Nie znajdziemy u Marka zbyt wielu osobnych narracji, które nie występują w innych Ewangeliach. Mateusz i Łukasz mają ich znacznie więcej, tych własnych dodatków, a Jan, jak wiecie, to już w ogóle inna historia. Ale mimo to w Ewangelii Marka są pewne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. I jednym z takich osobliwych, głównych wątków jest to, że Jezus bardzo długo nie chciał pokazać innym, kim jest. Nie chciał pokazać innym, kim jest. Tę prawdę znajdziecie też w innych Ewangeliach, ale w Ewangelii Marka ona wysuwa się na prowadzenie, wysuwa się na jako myśl wiodąca, na pierwszy plan. I to wydaje się bardzo dziwne, bo kiedy wypędzał demony, one mówiły, co my mamy z Tobą, Synu Boży, a On tłumił je, mówiąc, zamilknijcie i nie mówcie. Kiedy uzdrowił trędowatego, powiedział mu, nie mów o tym nikomu. Odesłał go z surowym zakazem. Nie mów nikomu nic. Kiedy jego uczniowie zaczynali powoli rozumieć, kim on jest, to on mówił, ale nie mówcie o tym nikomu, dopóki nie zmartwychwstanę. I to jest zaskakujące, bo my myślimy, że Jezus przyszedł po to, żeby wypełnić wolę Ojca, że kiedy przyszedł objawić siebie, kim jest i jaki ma plan, co ma zamiar zrobić. Ale Marek pokazuje Jezusa, który zwleka z pełnym objawieniem siebie, aż do końca swojego życia. Bo to dopiero koniec jego życia stał się początkiem. Koniec jego życia stanowił początek. Dopiero wtedy to, co przyszedł zrobić, stało się dla wszystkich zrozumiałe. W Ewangelii Marka znajdujemy też jedną przypowieść, której nie znajdziemy nigdzie indziej, która mówi o tym, że Królestwo Boże na początku rozwija się w tajemnicy. Królestwo Boże przypomina człowieka, który rzuca ziarno w ziemię. Czy on śpi, czy wstaje dzień i w nocy ziarno kiełkuje i rośnie, a on nie wie jak. Ziemia bowiem sama z siebie wydaje plon. Najpierw trawę, potem kłos, a w końcu pełne zboże w kłosie. A gdy plon dojrzeje, chwyta się za sierp, gdyż nadeszło żniwo. I to jest obraz Ewangelii Marka. Jezus przyszedł, aby ogłosić Królestwo Boże. Nadejście rządów Jego Ojca. Zrobić to z pełnią mocy i wszystko, co robił, było potwierdzeniem tego, po co przyszedł. Ale to wszystko było jakby zakryte przed innymi, zakryte przed ludźmi. Aż przyszedł czas żniwa. Aż przyszedł czas tego, żeby zapuścić sierp i wszystko stało się jasne. I to właśnie w Ewangelii Marka, kiedy Jezus stoi przed Kajfaszem i kiedy go pytają, czy Ty jesteś Mesjaszem? W Ewangelii Marka on odpowiada wprost, ja jestem. W Ewangelii Mateusza i Łukasza mówi, nie, to Ty powiedziałeś do Kajfasza. Ale Marek mówi wprost, Jezus powiedział w twarz samemu arcykapłanowi, jestem Mesjaszem, jestem tym, na którego czekacie. Bo kiedy przyszedł czas Jego śmierci i zmartwychwstania, to właśnie wtedy objawiła się pełnia tego, po co przyszedł i co miał dokonać. I w sumie w Ewangelii Marka ta cała historia pasyjna, cała historia śmierci i zmartwychwstania Jezusa jest opowiedziana bardzo podobnie jak u Marka i Łukasza. Znajdziemy tam opisane wszystkie te same wydarzenia pasyjne.
Ale są też zaskakujące elementy. Elementy, które znajdziemy tylko w Ewangelii Marka, które mogą nam umknąć, kiedy opowiadamy tą wielkanocną historię jako całość. Otóż w Ewangelii Marka występuje pewien tajemniczy młodzieniec. Tylko Marek wspomina o nim i czytamy o tym, kiedy Jezus był został pojmany w ogrodzie przez Judasza i przez tych, którzy razem z nim przyszli. Tą historię znajdziemy, ten fragment znajdziemy w 14 rozdziale Ewangelii Marka, kiedy wszyscy opuścili go i uciekli. A szedł za nim pewien młodzieniec, okryty jedynie prześcieradłem. Jego też złapali, ale on zostawił prześcieradło w ich rękach i uciekł nagi. Jeśli nie czytaliście tego fragmentu wcześniej lub nie zwróciliście na niego uwagi, to witajcie w gronie ludzi, którzy teraz się zastanawiają, kim był ów młodzieniec i co on tam w ogóle robił i skąd on się tam wziął. Później, kiedy opisane jest to, co było po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, znajdujemy kolejną ciekawą rzecz. Otóż czytamy tak w 16 rozdziale. Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria Jakubowa i Salome nakupiły pachnideł, aby pójść do grobu i namaścić Jezusa. Wybrały się wcześnie rano w niedzielę, pierwszego dnia tygodnia, także o wschodzie słońca dotarły do grobowca. Po drodze rozmawiały między sobą, kto nam odwali kamień zamykający wejście. Lecz gdy przybyły, zobaczyły, że kamień jest odsunięty, a był on bardzo duży. Weszły zatem do środka, a tam zobaczyły młodzieńca siedzącego po prawej stronie i ubranego w białą szatę. Ogarnęło je wielkie zdumienie. On zaś powiedział do nich: nie dziwcie się, szukacie ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu? Zmartwychwstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go położono. Ale idźcie i powiedzcie jego uczniom oraz Piotrowi, że wyprzedza was w drodze do Galilei. Tam go zobaczycie. Tak jak wam powiedział. Wyszły zatem i wręcz uciekły od grobu. Czuły bowiem na przemian strach i ogromną radość. Ale ponieważ lęk wziął górę, nic nikomu nie powiedziały. Pomyślcie teraz, co by było, gdyby Ewangelia kończyła się w tym miejscu. Byłby to bardzo dziwny koniec, prawda? Dowiedzieć się, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że pokonał śmierć, zobaczyć na własne oczy pusty grób, a potem uciec ze strachu i nikomu nic o tym nie powiedzieć. Gdyby Ewangelia skończyła się w tym miejscu, to mielibyśmy pewien problem, prawda? Ale wiecie co? Prawdopodobnie mamy ten problem. Nie mówimy o tym zbyt często z zakazalnicy, a już na pewno nie w Wielką Niedzielę. Ale nie jesteśmy do końca pewni, czy Ewangelia Marka dokładnie w tym miejscu się nie skończyła. Bo kiedy sięgamy do najstarszych manuskryptów, do najstarszych rękopisów Ewangelii Marka, a najstarsze sięgają początku III wieku naszej ery, to wiele z nich, a przynajmniej dwa najstarsze, Synaiticus i Vaticanus, urywają się właśnie w tym miejscu. Zostały przepisane i kończą się na 8 wierszu. Te najważniejsze. Kiedy patrzymy na to, co mamy dalej w Ewangelii Marka, to wersety od 9 do 16. Patrzymy na to, w jaki sposób są napisane, co zauważamy. Po pierwsze, są tam dwa zakończenia, ale zauważamy również, że są napisane w różny sposób. Mają inną stylistykę, mają inną gramatykę niż reszta Ewangelii. I wielu biblistów, wielu egzegetów doszło do takiego wniosku, że oryginalna Ewangelia Marka urwała się właśnie w tym miejscu. A zakończenie, które mamy w naszych Bibliach, zostało później dopisane. I kiedy widzicie teraz ten obrazek manuskryptu, to jest właśnie kawałek
kodeksu Synaitikusa, a więc najstarszego kodeksu, który został odnaleziony, przepisanego. I to jest koniec Ewangelii Marka. To, co widzicie na końcu, te greckie litery, to jest Ewangelion kata Markon, czyli Ewangelia według Marka. Jest napisane na końcu, nie na początku. Ale nie wpadajcie w przerażenie. Zapytacie się, co to znaczy dla nas, którzy wierzymy w natchnienie Pisma Świętego. To się nie zmienia, naprawdę. Wiecie, Marek w ogóle nie zatytułował swojej Ewangelii. To, że my ją nazywamy Ewangelią Marka, bierze się stąd, że tak została zatytułowana na początku, później przez tłumaczy i skrybów. Ale kiedy czytamy, to nigdzie w tekście Marek nie wspomniał. To ja pisałem. Bo to nie była jego Ewangelia. On ją tylko powiedział. To jest dobra nowina, Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Marek ją tylko opisywał. I my wierzymy, że to, co mamy w Piśmie Świętym, to jest to, co Duch Święty chciał, żeby zostało nam przekazane. Bo to On jest autorem Bożego Słowa. I to dzięki Jego natchnieniu mamy to, czym dysponujemy. Skoro Duch Święty postanowił, że w takiej formie Ewangelia zostanie zachowana, to taką formę powinniśmy przyjąć i w taką formę wierzyć. A to nie zmienia faktu, że wciąż intryguje nas pytanie, dlaczego ona kończy się właśnie w tym miejscu. Wiecie, jest dużo wytłumaczeń na ten temat. Niektórzy bibliści twierdzą, że to zakończenie w najwcześniejszych wersjach Ewangelii, które zostały przepisywane przez lata, po prostu się ułamało. I nie dało się niczego więcej przepisać niż to, co zostało przepisane. Wydaje się to mało prawdopodobne, ale musimy dojść do wniosku, że jeżeli tekst Ewangelii Marka naprawdę kończy się w taki sposób, to ewangelista miał w tym jakiś cel. A to jest dziwny cel. Zakończyć to, co pisał w takim miejscu? W tym miejscu? Kiedy kobiety uciekają, przerażone, w strachu, kiedy decydują się na to, żeby nic nikomu o tym nie powiedzieć? Budzi się w nas bunt, że ta historia nie może tak się skończyć. To nie jest dobre zakończenie. O życiu, o śmierci, o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I gdyby był jakikolwiek powód do tego, żeby ta Ewangelia tak się kończyła, to jedynym powodem jest to, żeby nas wprowadzić w stan właśnie takiego zadziwienia i zakłopotania. Żebyśmy krzyczeli na głos, to nie może tak się skończyć. To nieprawdopodobne. Ja nie wierzę, że nic więcej nie było. Bo to jest prawda. Ta historia nie może tak się skończyć. Ta historia nie może skończyć się ucieczką, nie może skończyć się milczeniem i nie może skończyć się strachem. Bo my nie lubimy niedokończonych opowieści. Nie lubimy niedokończonych spraw. Jeżeli coś jest niedokończone, to nas irytuje. To trochę jak serial, który regularnie oglądamy i kończy się w takim momencie, że wprost nie możemy się doczekać kolejnego odcinka, żeby odkryć i zobaczyć, co było dalej, co wydarzyło się potem. I może Marek zostawił nas właśnie w tym miejscu, aby wzbudzić w nas to pragnienie, wręcz żądanie dowiedzenia się tego, co będzie dalej. Bo ta historia nie może tak się skończyć. Nie może skończyć się ucieczką, nie może skończyć się strachem i nie może skończyć się milczeniem. Wyobraźcie sobie, że Ewangelia Marka jest tak przedstawienie teatralne, ale niezwykłe przedstawienie teatralne, gdzie mamy klasyczny podział na aktorów i na widzów. Tylko przedstawienie, w którym my bierzemy udział. Spektakl, w którym nie ma podziału na widzów i na aktorów. Spektakl, którego nie oglądamy, ale spektakl, w którym fizycznie uczestniczymy. W którym razem z uczniami jesteśmy gdzieś w tłumie, który obserwuje to wszystko, co się dzieje i oglądamy to, co Jezus robi. Jego cuda, Jego nauczanie. Od samego początku do samego końca podążamy za akcją. Jesteśmy uczestnikami. Na pewno potrzebowalibyśmy się szybko przemieszczać, ponieważ Ewangelia Marka jest pełna energii. Jej akcja toczy się bardzo szybko, szczególnie pierwsze rozdziały. Musielibyśmy się sporo nabiegać ze głównymi postaciami tej Ewangelii. Postaciami tego spektaklu, aż wreszcie dotarlibyśmy do ostatniego aktu, do ostatniej sceny, do tego momentu, w którym się zatrzymuje Ewangelia. Poszlibyśmy za kobietami do pustego grobu. Usłyszelibyśmy to, co mówi do nich ten młodzieniec.
a później zobaczylibyśmy, jak one uciekają od tego grobu w strachu i w milczeniu. I prawdopodobnie sami, będąc tam, zajrzelibyśmy do środka, bo ciekawość by nas do tego zmusiła, żeby zobaczyć, co tam się stało, zobaczyć pusty grób. Ale zaraz po tym już musielibyśmy biec za tymi kobietami, żeby zobaczyć, dokąd one się udały, dokąd poszły. I pewnie zobaczylibyśmy, jak znikają gdzieś na peryferiach Jerozolimy, za jakimś zaułkiem. I kiedy byśmy tam dobiegli, to nagle okazało się, że za rogiem staje przed nami Piotr, Jakub, Jan i inni uczniowie. Czy ci wszyscy, którzy opowiadali nam tę historię. I zorientowalibyśmy się, że dzieje się coś innego. Bo teraz oni patrzą na nas. I to już nie jest moment, w którym oni nam coś przedstawiają. Ale moment, w którym oni patrzą nam prosto w oczy. A my byśmy się zastanawiali, o co chodzi. Czemu nie ma nic więcej? Czemu nie ma dalej? I zaczęlibyśmy ich pytać, co było dalej? Powiedzcie nam. A wtedy Piotr apostoł podszedłby do każdego z nas. Podszedłby do ciebie i powiedziałby, co będzie dalej, to już twoja sprawa. Co będzie dalej, to już twoja sprawa. Bo my wiemy, co było dalej. My wiemy, jak ta historia potoczyła się w naszym przypadku. My wiemy, co zmartwychwstanie Chrystusa zmieniło w naszym życiu, w życiu każdego z nas. Ale tu się kończy to, co możesz obserwować, bo oto teraz sam stajesz się uczestnikiem tej historii. I to, co będzie dalej, zależy od ciebie. To dosyć mocne zakończenie Ewangelii Marka. Bo może on urwał Ewangelię w tym miejscu po to, aby właśnie postawić każdego z nas właśnie przed tym wyborem, przed tą decyzją, co będzie dalej. Jakie będzie twoje zakończenie? Ten fragment, który mamy później, jest takim podsumowaniem, w zasadzie takie dwa zakończenia, kompilacją, opisem, jak ta historia kończyła się w przypadku innych uczniów, innych apostołów. I to jest spójny opis z tym, co czytamy w innych Ewangeliach. Ale najważniejsze staje się, jakie my zakończenie dopiszemy do tej historii. Każdy z nas, tu i teraz. Bo historia o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa nie może tak się skończyć. Nie może skończyć się strachem, nie może skończyć się ucieczką i nie może skończyć się milczeniem. Ona musi się skończyć tym, co my do niej dopiszemy. W zasadzie to powinniśmy zrobić. Kiedy będziecie myśleli o tym, weźcie kiedyś kartkę. Weźcie kartkę i długopis i napiszcie własne zakończenie. Tak, Ewangelia Marka jest najkrótszą z Ewangelii, ale w zasadzie powinna być najdłuższa, bo każdy z nas powinien przyczepić do niej własną historię o tym, co było dalej. O tym, co się stało w twoim życiu, kiedy spotkałeś Zmartwychwstałego. Jak on zmienił twoje życie. Bo ta historia nie może tak się skończyć. Nie może skończyć się ucieczką, nie może się skończyć strachem, nie może skończyć się milczeniem. Ale wiecie, w Ewangelii Marka jest jedna rzecz, która chyba jest sygnałem tego, jak Marek chciał, żeby ta historia kończyła się w życiu każdego z nas. Naprawdę. Pamiętacie tego nie do końca odzianego młodzieńca? My naprawdę nie wiemy, kim on był. Nie wiemy, jak interpretować tę postać. Jest kilka koncepcji. Być może był to sam Marek, który w ten sposób chciał dać znać, że był osobistym świadkiem tych wydarzeń. Taki ewangeliczny sposób wyrycia gdzieś na ławce napisu. Tu byłem Marek z Jerozolimy i data. Możliwe, nie wiemy tego. Być może był to ktoś inny, jakiś bezimienny uczeń, który szedł za Jezusem, który ma być pewnego rodzaju symbolem każdego z nas. Pewne jest to, że w kwietniu w Jerozolimie w nocy nie jest super ciepło i raczej nikt nie chodziłby odziany w taką lekką szatę. A na pewno tak skąpo odziana osoba zwróciłaby uwagę, a nagi mężczyzna w ogóle, to w ogóle powód do wstydu i hańby pośród Żydów. I ten człowiek, z którego zostaje
zdarte, to skąpe okrycie i musi nagi uciekać w noc, to byłby kogoś, symbol kogoś, kto ucieka od Chrystusa w zupełnym pohańbieniu. Który chociaż został najdłużej, dłużej niż inni uczniowie, to nawet on nie był w stanie wytrwać. Bezimienny uczeń, który może być symbolem każdego z nas, którzy zdecydowaliśmy się pójść za Chrystusem. Ale tak jak inni uczniowie, my też uciekliśmy od Niego w tej trudnej sytuacji, w pohańbieniu, żeby skryć się tak jak Piotr i gdzieś w ukryciu żałować tego, co zrobiliśmy. Być może Marek próbuje nam przekazać coś wyjątkowego, jakąś symboliczną prawdę. Może ta postać, ten młodzieniec, to symbol katechumena, człowieka, który przygotowuje się do chrztu. Wiecie, pierwsi chrześcijanie, kiedy się chrzcili, robili to trochę inaczej niż my, bo prawie że nago. Przychodzili w ubraniu, jakie mieli, zostawiali te szaty, byli namaszczani olejem, wchodzili do wody po to, aby zostać ochrzczonymi, zanurzonymi. Po to, żeby wyznać swoją wiarę. Kiedy wychodzili z tej wody, otrzymywali nową szatę, białą szatę, która była symbolem tego, że oto teraz rozpoczynają nowe życie. Więc dla pierwszych chrześcijan, czytających Ewangelię Marka, widok kogoś, kto jest nagi pod szatą, mógł wzbudzać naturalne skojarzenie, że jest to ktoś, kto przygotowuje się do chrztu. Zdejmuje z siebie starą szatę, aby założyć nową w momencie chrztu. To jest obraz, który też często odnajdujemy w Nowym Testamencie. Obraz zwleczenia z siebie starego człowieka i przyodziania nowego. Apostoł Paweł w liście do Galacjan napisał: wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, w Niego też się odzialiście. I to jest obraz chrztu. Zdejmujemy z siebie starego człowieka po to, żeby oblec się w nowego. I to nie byle jakiego, bo w samego Chrystusa. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo to nie było jakieś tam prześcieradło, które leży gdzieś pod ręką, a które można narzucić na siebie, idąc na nocną przechadkę po Jerozolimie i okolicach. To było lniane płótno, sindon, którego używano, żeby przepasać się jak szatą. Ale w kontekście Ewangelii ma ono jeszcze dodatkowe, szczególne znaczenie. W Ewangelii to słowo jest użyte jeszcze raz w innym miejscu. Do opisania szaty pogrzebowej, którą owinięto Jezusa. To nie było zwykłe prześcieradło, tylko szata kogoś, kto był przygotowywany do śmierci albo już umarł. Czytamy o to w tych dwóch fragmentach. Zostawił prześcieradło w ich rękach i uciekł nagi. Ten zaś kupił płótno, to mowa o Józefie z Arymatei, zdjął go, winął w niej, złożył w grobowcu. I nagle robi się jeszcze ciekawiej, bo oto mamy obraz człowieka, który jest martwy lub bliski śmierci, lub przygotowany do tego, żeby być pogrzebanym, ale który w ostatnim momencie tej śmierci ucieka. I ta śmierć, która miała być jego udziałem, staje się chwilę potem udziałem Chrystusa. I to on zostaje obleczony w sindon. On zostaje obleczony w prześcieradło, w płótno lniane. I to on zostaje złożony w grobie. I ten obraz śmierci jako chrztu też jest ważny. I też jest wyraźny w Ewangeliach. To właśnie w Ewangelii Marka, Jakub i Jan przyszli do Jezusa z prośbą, czy mogą siedzieć po prawej i lewej stronie. A Jezus odpowiedział im tak, posłuchajcie. Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić z kielicha, z którego ja piję? I czy możecie zanurzyć się w chrzcie, w którym mnie zanurzą? Możemy, oświadczyli. Wtedy Jezus powiedział do nich, kielich, z którego ja piję, wypić będziecie. I chrzest, z którym mnie zanurzą, będzie też waszym doświadczeniem. Jezus mówi o swojej męce, o śmierci, o zmartwychwstaniu. A w Ewangelii Marka śmierć Jezusa jest nazwana chrztem. I nabiera to właściwego sensu, kiedy czytamy list do Rzymian, gdzie apostoł Paweł używa tego porównania dosłownie i tłumaczy to w niesamowity sposób. Mówi, czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Jezusa Chrystusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć. Abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca,
my również prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, to tym bardziej będziemy zmartwychwstaniu. Widzicie teraz, jak ten młodzieniec może być symbolem każdego z nas? Katechumena, ucznia Chrystusa, ucznia Jezusowego, który postanawia iść za swoim Panem i chociaż zasługujemy na śmierć i nosimy na sobie szatę śmierci, kiedy idziemy za Chrystusem, to ta szata, ta śmierć zostaje przełożona na Niego. I to On umiera śmiercią, którą my powinniśmy umrzeć, a my umykamy wolni. My poprzez chrzest, poprzez utożsamienie się z Jego ofiarą, z Jego śmiercią, mamy również możliwość utożsamienia się z Jego zmartwychwstaniem. Po to, by móc żyć nowym, zupełnie innym życiem. Ale to jeszcze nie koniec. Bo my tego młodzieńca spotykamy jeszcze raz. Pamiętacie gdzie? W pustym grobie. I to widać tylko wtedy, kiedy czytamy Ewangelię Marka. Bo pamiętacie, nigdzie indziej ów młodzieniec nie występuje. Weszły zatem do środka, a tam zobaczyły młodzieńca, siedzącego po prawej stronie i ubranego w białą szatę. Ogarnęło je wielkie zdumienie. W innych Ewangeliach słowa, które wypowiadał młodzieniec, przypisane są aniołom, więc my automatycznie zakładamy, że rzeczywiście tak jest. Że to jest anioł, ale Marek nie nazywa go wprost aniołem. On świadomie nazwał go młodzieńcem. Nie nazywa go aniołem. W innych miejscach Marek używa słowa anioł, ale nie w tym. W tym miejscu młodzieńca nazywa młodzieńcem. I to jest taka klamra. Pomiędzy tym, co działo się w chwili pojmania Jezusa i po Jego zmartwychwstaniu. I spójrzcie, jaki mamy tutaj obraz. Chociaż On uciekł nagi, teraz jest ubrany w białą szatę. W Księdze Objawienia czytamy, że białe szaty noszą ci, którzy są usprawiedliwieni i obmyci krwią baranka. Chociaż 3 dni wcześniej uciekał nagi w pochambieniu, teraz siedzi odważnie i jest pierwszym świadkiem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I Marek pisze jeszcze, że on siedzi po prawej stronie. I to też nie jest przypadkowy szczegół. Kiedy Jezus stał przed Kajfaszem, powiedział, że ujrzą Syna Bożego siedzącego po prawicy Ojca. Apostoł Paweł też w liście do Efezjan pisze, że my w Chrystusie umarliśmy, zmartwychwstaliśmy i wraz z Nim siedzimy po prawicy Ojca. I to jest niesamowity obraz, bo to jest obraz człowieka, który 3 dni wcześniej potrzebował zbawienia, ale dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, dzięki temu, że utożsamił się z Nim, siedzi teraz w zupełnie innym miejscu, nie w hańbie, ale w białej szacie. Nie byle gdzie, ale po prawicy Ojca. Nie ucieka, ale daje świadectwo wszystkim, którzy przychodzą, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I to jest prawdziwa moc zmartwychwstania. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa nasza hańba zostaje obrócona w chwałę, nasz strach w odwagę, a nasze milczenie w zwiastowanie. I chociaż kiedyś uciekaliśmy, to teraz stoimy i wołamy, On żyje. Jego nie ma pośród umarłych. I to jest niesamowite zakończenie Ewangelii Marka. Bo to jest zakończenie, które jest początkiem. Pamiętacie? Ważne jest to, co będzie dalej. Bo kiedy później kobiety uciekają od grobu, są przestraszone i milczą i chcą się schować, to my chcemy, żeby doświadczyły tego samego, żeby one również doświadczyły tej przemiany. Jak czytamy w innych Ewangeliach, tak się stało. I uczniowie tego doświadczyli. Z przestraszonych, zastraszonych, schowanych i pogubionych, milczących, stali się odważni i pewni tego, kim są w Bogu. I z odwagą szli głosić Chrystusa. Bo to wszystko było początkiem. Ewangelia Marka zaczyna się od takich słów. To jest początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Wiecie już, jak się kończy. Nigdzie nie znajdziecie natomiast słów
koniec dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Bo tego końca w Ewangelii Marka i w innych Ewangeliach nie ma. Cała Ewangelia jest tylko początkiem. I wszystko to, co było, trwa dalej. A my, kochani, ty i ja, my jesteśmy dalszą częścią tej Ewangelii. To, co my zrobimy w naszym życiu, świadectwo, jakie my wydamy, jest kontynuacją Ewangelii Marka i każdej innej Ewangelii. Bo pamiętacie, ona nie może kończyć się ucieczką, nie może kończyć się strachem i nie może kończyć się milczeniem. A więc potrzebujemy doświadczyć tego samego, co doświadczył ten młodzieniec. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa przyoblec się w tę nową szatę. Zasiąść z Chrystusem po prawicy Boga i mówić wszystkim, że On żyje. Święta trwają dalej. Nie myślcie, że dzisiaj to jest koniec. Ważniejsza jest ta niedziela, która będzie za tydzień i każdy dzień pomiędzy niedzielami. Marek w swojej Ewangelii nie pisze o aniołach, o trzęsieniu ziemi, o uciekających strażnikach, o tych wszystkich rewelacjach. Tak jakby chciał powiedzieć, odstawmy na bok te wszystkie rzeczy. Pokażcie mi człowieka. Pokażcie mi człowieka, pokażcie mi kogoś, kto przeżył osobiście śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Kto został przez Niego przemieniony i kto z odwagą głosi to światu, bo to jest wieść, której świat dzisiaj potrzebuje najbardziej. Nie aniołów, nie trzęsień ziemi, ale każdego z nas poprzez utożsamienie się z Chrystusem, przez świadectwo naszego życia. Bo my mówimy, że On żyje. A więc, kochani, pamiętajcie, to nie był koniec, to był zaledwie początek. I ta historia cały czas zaczyna się w Twoim i moim życiu. I ludzie mają prawo zadać pytanie. A Ty musisz na to pytanie odpowiedzieć. I lepiej, żebyś znał odpowiedź. Lepiej, żebyś potrafił jej udzielić. Odpowiedź na pytanie, co było dalej? Co było dalej w Twoim życiu? Jakie zakończenie Ty dopisałeś?